Dobrze, więc tak, ostatnią godzinę chciałem poświęcić na to, żeby mówić o sobie. Żartuję. Tak, ostatnią godzinę. Mam takie pytanie. Co czyni szczególnie twój kościół i co uważasz za fundamentalne dla jego wzrostu? Czyli chciałem trochę wam o naszym kościele opowiedzieć, jak my to w tej chwili budujemy, jak zaczęliśmy, jak się dzieje. Ale jeszcze zanim, jeszcze mam tutaj dwie takie rzeczy, które chciałem koniecznie się z wami podzielić. Jedna rzecz jest taka, to ja absolutnie wierzę, że my musimy się całe życie uczyć. Musimy się uczyć. Nie ma po prostu wyjścia. Wiesz, wczoraj o tym mówiłem trochę, na takiej zasadzie, że życie człowieka, który nie chce się uczyć, jest nieodpowiedzialne, że nie wyszedł mi ten biznes, a dobra, nie ten biznes, to inny biznes, nie ta praca, to inna praca. To jest życie, które nigdy nic nie rozbuduje. Jeżeli założyłeś biznes i Bóg ci powiedział, żeby go założyć, a on ci nie idzie, to prawdopodobnie dlatego, że musisz się czegoś nauczyć, czego dzisiaj nie wiesz. Musisz zacząć myśleć inaczej. Banały może to są, może koszty są za duże w stosunku do zysku. Może potrzebujesz nauczyć się postępować z ludźmi, bo ci cały czas odchodzą. Jak to jest, że u sąsiada w konkurencji ludzie mniej zarabiają, a siedzą cały czas, a u ciebie więcej, a ciągle ci uciekają? Oleju do głowy nalać, zapytać innych, którzy wychodzą, którym wychodzą rzeczy, poczytać książek. Obowiązkowo. Jeżeli Bóg dał ci jakąś ziemię, a nie wychodzi ci zdobycie tej ziemi, to znaczy, że musisz uzupełnić coś w sobie. Musisz się dokształcić. Teraz, jeśli chodzi o Kościół, jest dokładnie tak samo. To jest do liderów przede wszystkim. Do pastorów, do liderów. To jest odpowiedź. Jezus powiedział, że uderzą pasterza, owce się rozpierzchną. Wszystko zaczyna się od lidera, od tego, który odpowiada. Jeżeli on jest człowiekiem, który naciska, żeby zrozumieć, o co chodzi w tej służbie, żeby poszerzyć swoje wyobrażenie, żeby zrozumieć coś, czegoś wcześniej nie rozumiał, otworzyć się na świeży powiew jakiegoś nauczania, po prostu zobaczyć coś, to wtedy Kościół cały będzie prosperował. Taka jest prawda. Dla mnie absolutnie w ostatnim czasie, dla mnie osobiście w ostatnim czasie, jak się przygotowywałem też do tych wykładów tutaj u was, właściwie do tej pory nic o tym jeszcze nie powiedziałem, to dla mnie najważniejsze dla sukcesu jest posiadanie światła w swojej własnej głowie. Bo powiem wam, nawet jak w kościele wszystko nie tak idzie, a ja wiem, o co chodzi i mam wizję przyszłości, to mnie tak naprawdę nic nie położy. Jezus o tym mówił, kiedy... Jezus, Biblia o tym mówi na początku Ewangelii Jana, że światłość... Że dobra. Decydował, drugą Biblię napisze. Z głowy, jak on decydował. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Cztery, pięć. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość w ciemności świeci, lecz ciemność jej nie przemogła. To jest właśnie w to, co wierzę, a propos siebie. Powiem wam, że jak mi nic nie idzie, to ja już nie próbuję dalej naciskać. Ja po prostu muszę usiąść, spotkać się z Bogiem i muszę z powrotem sobie światło w głowie zapalić. To jest absolutnie początek wszystkiego, każdego sukcesu. Nie można osiągnąć sukcesu po omacku. Po omacku to jest ślepe i kurze ziarko się trafiło. Raz na jakiś czas przez przypadek z Bożej łaski. Teraz pamiętam, niedawno byliśmy na feriach. Pojechaliśmy na ferie i powiem wam, jeden dzień jeżdżenia na nartach z walkmanem w uszach, z usłuchawkami w uszach, z dobrą muzyką. Ja po prostu miałem wszystkie problemy rozwiązane. Usiadłem wieczorem przy winie z moją żoną i mówię, słuchaj, wracamy do domu, robię ci nową kuchnię. Ona mówi, o jak się spodobało, jak czułego punktu dotknąłem. Mówię, robię ci nową kuchnię, ona mówi, tak, robisz mi od 3 lat. Ja mówię, ja ci robię, no, jestem taki pewny jesteś. Dzisiaj jak jeździłem na nartach, zobaczyłem. To zobaczyłem. Ja skąd weźmiesz pieniądze? Nie wiem, ale ci to zrobię. Słuchajcie, dzisiaj chętnie przyjeżdżałem tutaj, bo akurat mam rozgrzebane wszystko. Już jest stara kuchnia zdemontowana, nowa jeszcze nie założona, bo już jest kupiona. I mówię, robię jeszcze to, nie będę zdradzał wszystkich tajemnic. To zmieniam. Wiecie, dopiero jestem na początku, ale już sam fakt, wiesz, potrzebujesz żyć w światłości, w prawdzie, wiedzieć, o co chodzi. Musisz mieć czas z Bogiem, usiąść i powiedzieć, Boże, ale o co tutaj chodzi? Co ty czynisz? Wpuścić trochę światła. Powiem wam, to jest droga do sukcesu.
Jak pasterz nie wie, gdzie idzie, nikogo nigdzie nie zaprowadzi. Jak ślepy prowadzi kulawego, to wpadną w dół obydwaj. Amen. Ten, który idzie z przodu, musi widzieć, musi mieć światło. To jest absolutna rzecz. I musi się uczyć, to co tutaj powiedziałem teraz przed chwilą, tak? Więc musi uczyć się, uczyć, jeszcze raz uczyć. No i to światło w głowie. Jest absolutnie, absolutnie ważna rzecz. Dobrze. Okej, okay, dobrze. Zapisaliście? Tak. Nie wszyscy. Okay. Dobrze. Więc teraz, co czyni twój kościół szczególnym i co uważasz za fundament dla jego wzrostu? Wiesz, to jest takie coś. Myślałem o tym, zastanawiałem się, zrobiłem sobie parę notatek. I to jest tak. Ja uważam pewne rzeczy za szczególne dla nas, ale ludzie z zewnątrz uważają pewne rzeczy za szczególne dla nas. Dla mnie zawsze było, dla mnie absolutnie takie ważne było dążenie do wymiernego owocu, który można zmierzyć. Zawsze w całej mojej służbie to było dla mnie ważne. Ja zawsze liczyłem wierzących na nabożeństwach, kasę w kościele, ilość grup domowych, ilość ludzi w grupach domowych, jak często kto ile opuszcza w kościele nabożeństw. Ja wszystko zawsze miałem policzone. Zawsze miałem do tego zrobiony wykres. Nie wiem, czy komuś pokazywałem. To była masakra. Po prostu zawsze tak robiłem. I powiem wam, dzisiaj już tego nie robię, nie wszystko już liczę. Pieniądze liczę. Dlatego, że muszę z tego zdać sprawę przed kościołem. Ale ludzi przestałem liczyć. Tak czasami szacuję, co jakąś którąś niedzielę tam mi żona z tyłu policzy, ile dzisiaj było. Także wiem mniej więcej, ile nas jest. Raz w roku muszę listę członkowską sprawdzić, żeby wysłać do kursu informację statystyczną, więc orientuję się, ale przestałem liczyć. Ale powiem wam, jedna rzecz, która została we mnie i to nie chciałbym tego nigdy na pewno stracić, to żeby wiedzieć, gdzie ja jestem dzisiaj w stosunku do tego, co było rok temu, dwa lata temu i trzy lata temu. I uważam, że to jest bardzo ważne. To jest dla mnie ważne. Dlatego mamy spisane, mam to zresztą tutaj z sobą, nie wiem, czy zdążę dzisiaj wam coś powiedzieć więcej na ten temat, ale mam spisane, co my chcemy osiągnąć. I weryfikuję to co jakiś czas. Od czasu jak się nawróciłem, Bóg dał mi pierwsze proroctwo na temat mojego życia. Zapisałem, wkleiłem do Biblii. Później zostałem pastorem. Bóg dał mi marzenie na temat kościoła, który zostałem pastorem. Zapisałem. Wiecie, tam już 180% tego jest wykonanego. Część przeze mnie, część nie przeze mnie. Później ten kościół, który zaczęliśmy. Spisaliśmy sobie cele, co chcemy osiągnąć, dokąd chcemy dojść. Ja wiesz, że to jest bardzo ważne. Wtedy możesz co jakiś czas spojrzeć i powiedzieć, o nie, tutaj to nawalamy. To było naszym marzeniem, to nam Bóg włożył, ale my tak nic z tym nie robimy. To lipa. Musimy coś z tym zrobić, tak? Albo patrzymy i mówimy, okej, to już teraz zrealizowaliśmy. Ciach, wykreślamy. Albo to było, coś z tym robimy, ale nic nam nie wychodzi. Musimy to robić, ale inaczej. To jest naszym marzeniem, ale złe rzeczy robiliśmy. Więc to jest na pewno dla naszego kościoła ważne, żeby po prostu mówić, co my chcemy osiągnąć. W kościele, którym pierwszym byłem pastorem, w pierwszym roku jak byłem pastorem, to od razu przejąłem wizję, że za rok będzie nas 250 osób. I to było wariacją, to było jak spotkanie Amway. Ciebie wszyscy krzyczeli po prostu 240 minimum za rok. To było wariactwo. Jak ludzie przychodzili na nasze spotkanie niewierzący, nie wiedzieli o co chodzi. Kiedyś jeden niewierzący przyszedł do mnie i mówi, ja się tak was obawiam. No wie czemu? Mówi, bo co ze mną zrobicie, jak już się wszyscy w Warszawie nawrócą? Musiała być niezła atmosfera, jak ludzie takie pytania sobie zadawali. To było wariactwo, nie polecam takich metod.